Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd tego samochodu. Poznajecie? To jest Mitsubishi Eclipse wersja elitarna. Trochę ją przemalowałem, bo nie podobało mi się specjalnie to malowanie elitarne. Może tam jeszcze coś pozmieniam, ale to jest nieważne. Jak to auto jeździ? Jest obecnie na wyprzedaży za 5100 boostów. To jest dużo czy mało? Jak myślicie? Więc tak. Jaka jest wielka zaleta tego samochodu? Przede wszystkim prowadzenie, przyspieszenie. Moi drodzy, mamy tutaj mocne nitro oczywiście. Jest to w ogóle jeden z chyba najlepiej wykonanych modeli elitarnych, bo wszystkie inne są takie przesadzone. Może poza tym wylotem z tyłu, tak? Nie podoba mi się ten wydech strasznie, ale to jest moja subiektywna ocena. Ja już trochę sobie tym autem jeździłem i powiem wam szczerze, że naprawdę świetnie się spisuje na zakrętach. Są tutaj zadatki na najlepszy samochód w klasie B, chociaż Toyota MR2 jak na razie moim zdaniem ma lepsze przyspieszenie. Nie jestem w stanie tego jeszcze stwierdzić do końca z tego względu, że nie wymaksowałem mojego Eclipse'a elitarnego w klasie B. Jakie właściwie są różnice między Eclipse'em elitarnym, a Eclipse'em tym zwykłym? Pozwólcie, że zacznę sobie wyścig i wam wszystko, moi drodzy, opowiem co i jak. Jesteśmy na Union and Hollis. Moim przeciwnikiem jest prawie wymaksowana w klasie B Toyota MR2. Samochód, który posiada również mocne nitro, chociaż nie jestem w stanie też stwierdzić, który samochód z tych dwojga posiada mocniejsze. To nie jest, myślę, no w sumie to też jest istotne, tak? Ale dla mnie istotniejsze jest to, jak te samochody się prowadzą. Moim zdaniem Toyota MR2 trochę gorzej spisuje się na zakrętach. Eclipse bardziej je tak połyka. Przede wszystkim mniej prędkości na tych zakrętach traci, naprawdę. Spisuje się świetnie w prawie każdej sytuacji. Zobaczcie jak... O kurczę, teraz skopałem. Ogólnie bardzo dobrze sobie radzi na ostrych zakrętach i tam, gdzie potrzebna jest nam niska utrata prędkości. Ja to mówię po prostu po ludzku. Zawsze w ten sposób, żebyśmy dobrze się rozumieli. O. Okej. I ja mam tutaj chyba na statystyce ogólnej obecnie 566 punktów. To wam jeszcze pokażę na końcu wyścigu, jak to wygląda. I wyciągam maksymalnie 270, chyba 7 km na godzinę. Prawdopodobnie, gdy sobie wymaksuję tego Eclipse'a, a części naprawdę nieźle tutaj wpływają na osiągi, a szczególnie na prowadzenie, to myślę, że ta prędkość maksymalna będzie sporo większa. Być może nawet przekroczy 300 km na godzinę, chociaż nie jestem w stanie tego stwierdzić. O, i mam już V-Maxa, zobaczcie. 277 km na godzinę i przy tej prędkości samochód skręca no po prostu obłędnie. Ja tu widzę pewne podobieństwo do elitarnego samochodu McLarena F1, jeśli chodzi o właśnie pokonywanie zakrętów. Ten samochód po prostu nie traci prędkości na nich, co jest zdecydowanie wielkim atutem i czyni go jednym z najlepszych samochodów w klasie B, zaraz koło Toyoty MR2, a też nie jestem, jak mówiłem, w stanie stwierdzić, który z nich jest teraz lepszy, tak? Zobaczcie, jak fajnie się nim omija trafiki. Zupełnie prawie, no zupełnie właściwie jak wersją, specjalną wersją BMW M3 GTS od Bogusia. No i zobaczcie sobie, jak to wygląda. Takie mam aktualnie części włożone. Już tutaj sobie trochę potunigowałem. Standardowo miałem części Gromlena, czyli wyścigowe, tuningowane, żółte, tak? Mam, jak widzieliście, jak widzicie, 566 punktów. Tutaj kolega miał 591 punktów w Toyocie MR2 i wyciągnął 293 km na godzinę, ja natomiast 277 km na godzinę, więc myślę, że jeśli jeszcze włożę tu jakieś dobre części Ultra, na pewno ten samochód będzie grzał lepiej.
Czy ja dokończyłem moją myśl odnośnie różnic między zwykłym eklipsem a tym właśnie, którego tutaj widzicie? Jeśli nie, to sorry. Pojedźmy sobie może mój ulubiony wyścig, czyli Road 55. Tak, zasadnicza różnica polega na tym, że ten eklips ma zdecydowanie większe statystyki i moim zdaniem dużo lepiej się prowadzi. Przyspieszenie, będę musiał to dokładnie zbadać prawdopodobnie jeszcze w innym filmie i zobaczę, jak to wygląda. Natomiast myślę, że jak na wyczucie jest lepsze. Obecnie mam tego podstawowego eklipsa w klasie C wymaksowanego, bo w B sobie po prostu nie radził. Czego nie można powiedzieć o eklipsie elitarnym, gdzie jest tu zupełnie odwrotnie. Jeśli chodzi o moją subiektywną ocenę, wolałbym, aby to była wersja GSX. Czyli z napędem na 4 koła. A tutaj mamy wersję GST z napędem na przednią oś. No jednak wolałbym, żeby elitka była w tym lepszym napędzie, że tak powiem. I tutaj jest dość specyficzny wyścig, gdzie właściwie liczy się bardzo prowadzenie, przyspieszenie i prędkość maksymalna. Czyli najlepiej sobie radzą tutaj samochody tak zwane średniaki, gdzie w każdej jakby tej kategorii, czyli prowadzenie, przyspieszenie, prędkość maksymalna, radzą sobie umiarkowanie, tak? Zobaczymy, jak poradzi sobie tutaj Eclipse elitarny w stosunku do Toyoty MR2. Oczywiście, jak mówię i zresztą dobrze wiecie, nie jest to Eclipse wymaksowany w klasie B i no cóż, możecie się tylko sugerować mniej więcej tym przeglądem, jak to tutaj wygląda na tych częściach, które mam włożone, tak? Prawdopodobnie jak już wymaksuję sobie tego Eclipse'a, to zrobię oddzielny film, gdzie właśnie będę pokazywał, jak sobie radzi w trybie multiplayer. Okej. Powiem wam, że na tej trasie w Porsche Carrera RSR 3.0 wyciągnąłem czas na okrążeniu 1.23 i chyba 80 coś. Natomiast do takiego czasu nie udało mi się zejść właśnie w Eclipse'ie i to jest zdecydowanie też kwestia części, bo jest tutaj sporo odcinków, gdzie zdecydowanie brakuje mi Vmaxu. No i to na pewno jakoś pogarsza mój czas okrążenia. No zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Na razie idzie całkiem dobrze. Okej. No i trochę za mocno zahamowałem. O, zarzuciło. I okej. No i teraz będzie już prosto. No i tutaj jest najważniejsza prosta. Właściwie moment, gdzie brakuje mi prędkości maksymalnej w tym samochodzie. Zobaczcie, 277 km na godzinę i Toyota MR2 gubi mnie diametralnie, tak? Ale spokojnie, ja na pewno sobie tutaj tego Eclipse'a wymaksuję, jak tylko wydropię jakieś dobre części w wyścigach, a te nawet całkiem nieźle ostatnio się dropią, więc myślę, że to nie potrwa jakoś specjalnie długo. No i zobaczcie, nawet całkiem słabo mi poszło 1.26, Eclipse'em udało mi się osiągnąć 1.25 z groszami czas na tej trasie, jeśli chodzi o okrążenie. No i dobrze, wiecie co? Zajrzyjmy sobie jeszcze do dealera samochodowego. Hops. I pokażę wam, że ten samochód jest właśnie za tyle dostępny. Standardowo nie jestem w stanie ocenić, ile ten samochód kosztuje w normalnej cenie, ale sporo więcej niż 5000 boostów, chyba z 8000 nawet. I no, trzeba się bardzo zastanowić, zanim się kupi takie auto za taką cenę. A zobaczcie, 5100 boostów. Czy się opłaca?
No moim zdaniem zdecydowanie lepszym zakupem byłaby Toyota MR2, jeśli chodzi o wygrywanie. Natomiast jeśli ktoś jest fanem tego samochodu, tego modelu, jak ja, to jest to pozycja zdecydowanie obowiązkowa. Co do bajerów, czy można tu wsadzić jakieś części z, no, części do tuningu wizualnego? Sprawdźmy. No i zobaczcie, pakiety karoserii, nic nie mamy. Natomiast samochód jest już chyba na tyle przetunigowany, że ciężko by tu było jeszcze cokolwiek przerobić, tak? Chociaż ja bym, jak mówię, wywalił te wydechy tutaj z tyłu. I widziałem taki fajny tuning Eclipse'a, gdzie właśnie wydech miał tutaj przed przednim kołem. I zajebiście to wyglądało, jak gościu dodawał gazu i tutaj tak liście zwiewało. Kurde, to było coś. Spoilery, maski, nie mamy nic, tak? Tylko możemy sobie felgi zmienić. Ja sobie zmieniłem na takie z tego sklepu i myślę, że fajnie tutaj pasują. Co do naklejek, zaraz wam pokażę, jak wygląda wersja standardowa. Oczywiście tych naklejek nie usuwałem, tylko dałem jedną naklejkę na górę. Tak wygląda wersja sprzed moich modyfikacji, można powiedzieć. Nie? Tak wygląda malowanie. Tutaj są jakieś napisy. A tutaj mamy cabin air intake. Takie tam bajery, wiecie. I w środku mamy sprzęt audio. Czy to jest tylko bajer? Moi drodzy, to nie jest tylko bajer. To jest... Wow. To jest. Coś, co możemy włączyć w jeździe dowolnej. Nie wiem, czy to będzie dobrze słychać. Tylko nie pamiętam, którym przyciskiem. O! Przyciskiem K. I leci taki basik i ten basik słyszą wszyscy gracze, którzy znajdują się w pobliżu naszego Eclipse'a. Również podczas jazdy, a najlepiej to słychać podczas, gdy ukończymy wyścig i wszyscy są w tym samym miejscu. No nic, moi drodzy, mam nadzieję, że wyczerpałem temat, jeśli chodzi o elitarnego Eclipse'a. I piszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. A ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa.